Nazywam się Joanna Baranowska i już od 11 lat wspieram rodziców w budowaniu bliskości, frajdy i skuteczności w relacjach z dziećmi. Witam Cię w podcaście nie tylko o pozytywnej dyscyplinie. Witam Cię w podcaście Więcej frajdy w rodzicielstwie, czyli pozytywna dyscyplina, jak to robić. Pomyślałam, że nagram odcinek o tym, czym są konsekwencje w pozytywnej dyscyplinie, ponieważ jest na ten temat bardzo dużo wątpliwości i takich złych emocji wokół tego tematu i często się mówi, że właściwie pozytywna dyscyplina to promuje kary w białych rękawiczkach i to nazywa to konsekwencjami. I właśnie o tym sobie porozmawiamy w tym odcinku. Dlaczego w pozytywnej dyscyplinie występują konsekwencje? Czy pozytywna dyscyplina radzi je stosować, czy wręcz przeciwnie? Jeśli nie konsekwencje i nie kary, to jakie są narzędzia? Co właściwie możemy zrobić, jeśli nie chcemy stosować ani kar, ani konsekwencji? To co właściwie zaleca pozytywna dyscyplina? To jak? Wskakujemy? Konsekwencje. Jeśli myślimy sobie w ogóle o tym, jak to jest opisywane w pozytywnej dyscyplinie, to musimy zajrzeć do podstawowej brązowej książki Pozytywna dyscyplina Jane Nelson. I tam jest rozdział, który się nazywa Strzeż się konsekwencji. I to już jest pierwszy, bym powiedziała, trop. My w pozytywnej dyscyplinie mówimy strzeż się konsekwencji. Nie chcemy ich używać, nie lubimy, nie korzystamy. I jeśli ktoś ogranicza pozytywną dyscyplinę do korzystania tak zwanych konsekwencji, to znaczy, że właściwie nie stosuje pozytywnej dyscypliny, ani jej nie promuje, tylko tutaj mu się wszystko pomieszało. Ponieważ w pozytywnej dyscyplinie no nie lubimy w ogóle konsekwencji, tak? My mówimy, używaj różnych narzędzi pozytywnej dyscypliny. Alternatywą do kar i konsekwencji jest koncentracja na rozwiązaniu. Koncentracja na rozwiązaniu to jest to, ten moment, kiedy siadamy z dzieckiem po okresie uspokojenia, kiedy ja już jestem spokojna, zjemy sobie ten obiad, bo na głodniaka to wiadomo, że źle. Moje dziecko sobie zje obiad, nie wiem, usiądziemy razem i pogramy w planszówkę. Uspokoimy się oboje i wtedy możemy porozmawiać, słuchaj, wiesz co, jak wychodziliśmy z przedszkola, to była straszna awantura, pamiętasz? Okropnie się pokłóciliśmy. Słuchaj, o co w ogóle chodziło? I tutaj znowu mamy inne narzędzie pozytywnej dyscypliny, które nazywa się 4 kroki do współpracy, które nam podpowiada, co możemy zrobić po kolei, żeby dogadać się z dzieckiem i gdzieś tam na końcu porozmawiać o możliwych rozwiązaniach tej sytuacji. I brzmiałoby to mniej więcej tak. Krok pierwszy, empatia, czyli nazywanie emocji. Bardzo się wtedy zezłościłeś, wiesz co, ja też się okropnie zezłościłam, strasznie cię przepraszam, uwaga, to jest dygresja do przepraszania, tak? My przepraszamy dziecko za naszą część odpowiedzialności, ale też nazywamy, wiesz co, okropnie tobie było źle w tamtej sytuacji i pani nauczycielka była okropnie zestresowana wtedy. Słuchaj, ja nie wiem, co to się zadziało, no i tutaj zdarzyło mi się to taki oczywiście autentyczny przykład z mojego ogródka, no, że dziecko mówi, że nie, nic się nie stało, ja nie powiem, znowu płacz, nie? Więc ja znowu przytulam i łagodzę emocje, bo to jest ten pierwszy krok empatii, kiedy chcemy dotrzeć do kory nowej, gdy chcemy dziecko uspokoić, tutaj patrzę odcinek o mózgu, chcemy uspokoić po to, żeby pogadać trochę bardziej racjonalnie, a nie na fali tych emocji, ja znowu będę się awanturować, ono będzie ryczeć. No to do niczego nie dojdziemy. No więc dobra, krok w tył, znowu przytulanie. Ja widziałam, że się złościłaś, wszystko jest okej, ja jestem obok ciebie, na pewno da się jakoś to rozwiązać, nie wiem, o co dokładnie poszło. Nie da się, nic się nie da rozwiązać. Kochanie, no proszę cię, no może coś znajdziemy, jakiś pomysł na to, co zrobić. I przytulam, i łagodzę, i przytulam, i łagodzę. I nie przechodzę do kolejnego punktu na liście, dopóki nie uda się czegoś usłyszeć. I pytam, no słuchaj, kochania, powiedz mi, o co tam w ogóle chodziło? Co się stało? Pani nauczycielka, i teraz uwaga, przywołujemy fakty. Fakt to jest to, co nagrała kamera. Tak? Pani nauczycielka powiedziała, bo ja nic nie widziałam, powiedziała, że zniszczyłeś kanapę. I ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. No i na to moje dziecko odpowiada, bo ja tym samolotem tak uderzyłem, on tak sam spadł, tak 10 razy spadł. I takie dziurki się porobiły. No i tak sobie myślę, że najpierw sobie myślę w głowie, że to hasło zniszczenie kanapy to może trochę przesada. Potem sobie myślę, kurczę, ale tak samo spadło. No i już wiem,
że tam kontaktu z kwówkorzy nowej to tak jest mało jeszcze, bo to jest nieracjonalne i teraz nie będę udowadniać dziecku, że kłamie, tak, bo wiemy, że w stresie fakty się nie zapisują, prawda, wiemy to wszyscy, oczywiście, jak już się dowiemy, to wydaje się to racjonalne po prostu, nie? Więc on to mówi tak, jak pamięta i tak, jak interpretuje sytuację i tak, jak czuje się bezpiecznie, żeby powiedzieć i to jest okej. Czyli mamy dwie rzeczy, mamy empatię i mamy, dobra, to są fakty. Aha, no ja sobie myślę, oj, przeskoczyłam, bo to czasem zamieniam kolejność. Ja sobie myślę, że mówię Antosiowi, to był Antoś dawno, bardzo dawno temu. Słuchaj, wiesz, to czasem dzieje się coś takiego, że jest tak strasznie i w ogóle nie wiesz, co się zadzieje. Ja pamiętam, kiedyś tak miałam, wiesz, jak, no i teraz sobie wymyślam, bo nie mogę sobie przypomnieć, ale pamiętam, wiesz, zniszczyłam takie ważne dane w firmie. Ojej, byłam przerażona, bałam się, że tego w ogóle nie da się naprawić, bałam się komuś powiedzieć, nie wiedziałam jak. Czyli punkt pierwszy, empatia. Punkt drugi, podzielenie się własną historią, taką w miarę możliwości analogiczną, tak? Czyli ja na przykład no, wiedziałam już trochę o tym zniszczeniu, ale nie wiedziałam to konkretnie, więc opowiadam historię o tym, że ja coś zniszczyłam i byłam przerażona. I dobrze, żeby to była autentyczna historia. Każdy z nas takie historie ma w życiu. I te dwa etapy są po to, że po pierwsze, jak empatyzujemy z dzieckiem, to czasem jeszcze jesteśmy wkurzeni i tak nie do końca nam to wychodzi. Robimy to tak technicznie. Tak, zły jesteś, tak, rozumiem, to zło się, tak? Ale jak zaczynasz już opowiadać własną historię, że tak mogło tak być, że tak, byłam przerażona, nie chciałam nikomu powiedzieć, bo bałam się, że w ogóle będzie jeszcze gorzej. I dziecko zaczyna słuchać, bo ono słyszy, że to jest podobna historia, słyszy, że emocje są podobne i jednocześnie troszeczkę wychodzi ze swoich emocji, staje troszeczkę obok. I to jest to, czego teraz potrzebujemy. Nie potrzebujemy dziecka zanurzonego w tych swoich emocjach, bo z tej pozycji nie jest w stanie nic z nimi zrobić, ani nimi zarządzić, ani to mu w niczym nie pomaga. My chcemy, żeby to dziecko wyszło na chwilę w naszą historię i posłuchało i trochę się uspokoiło przy nas i jednocześnie poczuło, że nie jest jednym ufolutkiem na całym świecie, który coś zniszczył, zrobił, nie wiem, źle się dzieje. I w którymś momencie on mówi, no mama, i co zrobiłaś? No i wiesz co, ja poszłam i powiedziałam jednak osobie, której tak najbardziej ufałam. I wiesz, co się okazało? Okazało się, że może informatyk przyjść i to odtworzyć. I ja nie wiedziałam tego, słuchaj, wtedy, że są różne kopie robocze i można je odtwarzać. I to w ogóle jest prosta sprawa. I po prostu ja tego nie wiedziałam. I to nie był taki duży problem. I wtedy mój synek mówi, a wiesz co, mamo, bo ja tak 10 razy te dziurki zrobiłem. To wiesz co, ja myślę sobie, że może są w sumie dwie rzeczy zniszczone. Najpierw, no dobra, kanapa jest zniszczona, bo ma te dziurki. Nie wiem, czy możemy to zakleić. Ja jutro spytam pani, co możemy z tym zrobić. Czasem jak się nie da czegoś naprawić, a to nie jest może duża szkoda, to można też zadośćuczynić. Czyli no nie możemy naprawić kanapy, ale możemy na przykład kupić papiery kolorowe do przedszkola albo jakieś krepiny, albo coś takiego, co byłoby potrzebne w przedszkolu. A druga rzecz, która została zepsuta, to wiesz, co zostało zepsute? Myślę, że pani nauczycielka się bardzo złościła i trochę tak jakby relacja z nią jest zepsuta. Że tutaj warto przeprosić, wiesz, tutaj dorośli przepraszają na różne sposoby, ale ja nie wiem, co ja mam zrobić, nie umiem przepraszać, nie potrafię i tak dalej, nie? Znacie to pewnie. No i tutaj wchodzimy w takie ograniczone wybory. Wiesz co, bo moje dziecko może nie wiedzieć, nie miało takiej sytuacji. Wiesz co, to jak dzieci chcą przeprosić dorosłego, to mogą zrobić na przykład laurkę albo rysunek narysować. Ale ja nie umiem rysować. No i wiecie, on mówi, że nie umie rysować, ale trochę jesteśmy w tym rysowaniu, tak jakby poszliśmy o krok do przodu. Ale co możesz takiego łatwego narysować? Nie wiem, może kwiatka, a może jakiś, no myślę, po chłopacku samochód, a może serduszko. To ja narysuję serduszko i słuchajcie, to była godzina 21 wieczorem, naprawdę bardzo późno, on właściwie już powinien spać. Ja przez cały dzień próbowałam o tej sytuacji z nim rozmawiać, ale za każdym razem wpadał w histerię i nie mogliśmy przejść do tego kolejnego kroku. No właśnie, to był ten ostatni krok, kiedy on wstał i usiadł przy stoliku, wziął kartkę, zaczął rysować. On naprawdę nie lubił rysować. On miał ogromną motywację, żeby to zrobić. Wziął jakąś kredkę i tak. To będzie takie serduszko fioletowo-czerwone i zaczął tam je, ale krzywo mi wyszło. Nie szkodzi, jak pokolorujesz, to nie będzie widać. Kolorował po prostu z takim zapałem, jak nie wiem. Ten ostatni krok to jest poszukiwanie rozwiązania, tak? Czyli pierwszy krok empatia, drugi krok opowiedz swoją historię, trzeci krok zbierz fakty. Tak? Czy faktem jest to, co wiemy, jakoś podsumuj to razem z dzieckiem.
fakty po stronie dziecka, a fakty po twojej stronie na spokojnie, już po tym okresie uspokojenia, po tym jak możecie rozmawiać. I czwarty krok, jeśli to wszystko będzie zrobione nie na siłę, tylko u mnie to trwało kilka godzin, zanim doszłam do tego trzeciego kroku. Dopiero wieczorem, jak po ciemku się przytulaliśmy, był w stanie się ze mną o tym wszystkim podzielić. I ten czwarty krok to jest wspólne poszukiwanie rozwiązania. Czyli to jest tak jakby ponoszenie przez dziecko konsekwencji, ale to nie jest konsekwencja, którą ja mu narzucam. Tylko jak to wszystko się zadziało, to on chce coś naprawić. On chce jakby to zrobić. I jak on skończył rysować, to ja go pytam, słuchaj Antosiu, a co powiesz pani, jak będziesz jej dawać ten rysunek? A on do mnie, mamo, a jak się pisze przepraszam? I ja mu napisałam, on to przepisał, prawda? Przerysował to pisanie. I to jest siła poszukiwania rozwiązania. To jest siła właśnie tego podejścia cztery kroki do współpracy. To po prostu jest magia. A co by było, gdybym ja mu dała karę? Ja bym powiedziała, Antek, wiesz co, ty zrobiłeś źle, pani się na ciebie gniewa, masz narysować teraz laurkę, bez mi tutaj żadnych fochów, proszę to zrobić. Mówiliśmy w jednym z wcześniejszych podcastów o życiowych kompetencjach, o tych, że naszym celem jest budowanie życiowych kompetencji u dzieci, ale też bycie w relacji, myślenie o długofalowym planie, która z tych wersji wydarzeń według was, według ciebie jest bliższa budowaniu życiowych kompetencji i dobrej relacji. Gdzie Antek poczułby się bardziej pewny siebie, kompetentny, mądry, że rzeczy są naprawialne, że świat jest naprawialny, że to nie jest koniec świata i że on jest okej w tym świecie, że ma siłę tą wewnętrzną, pamiętajcie założenia pozytywnej dyscypliny, że ma wewnętrzną siłę do tego, żeby ten świat, tą sytuację naprawić. Oczywiście, że wtedy, kiedy to on podjął po tym całym procesie, podjął się znalezienie rozwiązania, czy podchwycił to rozwiązanie, które ja mu zaproponowałam i sam to zrobił. Bo czuł w środku, że jest ważny, kompetentny, rozumiany, nieobwiniany. Gdybym ja mu kazała to zrobić, to byłoby więcej szkody niż pożytku. No dobrze, no miało być o konsekwencjach. No i tutaj mamy, widzicie, tu mamy tak naprawdę poszukiwanie rozwiązania. Niektórzy nazwaliby to pozytywnymi konsekwencjami, nie mam zielonego pojęcia. No w każdym razie, w definicjach pozytywnej dyscypliny, żeby już to wyjaśnić do końca, w hasłach pojawia się konsekwencja naturalna i konsekwencja logiczna. Konsekwencja naturalna to jest wtedy, kiedy my myślimy sobie, no dobra, mówiłam temu mojemu dziecku 7 razy już, żeby zabierał kurtkę. Nawet zadawałam pytania, co musisz zrobić, żeby zabrać kurtkę, ale on cały czas o tym nie pamięta, albo ona cały czas o tym nie pamięta. To ja teraz decyduję pozwolić mu, widzę, że będzie padać deszcz, ale ja mu pozwolę, albo jej pozwolę, że nie weźmie tej kurtki, wiem że wtedy, że zmoknie prawdopodobnie. I to jest dla mnie okej. To jest dla mnie okej. Może wtedy się czegoś z tego nauczy, zobaczymy. No i przychodzi to dziecko zmoknięte i my wtedy nie mówimy, a nie mówiłam, bo to jest wtedy już po prostu totalnie niszczysz całą sytuację. Jeśli chcesz mieć sytuację uczącą, bo pamiętamy, że dzieci uczą się przez jakieś doświadczenie. Mogą czegoś doświadczyć, ale będziemy się uczyć wtedy, kiedy dostaniemy wsparcie. Kiedy mamy zasoby do tego, żeby się z czegoś nauczyć. Bo nie wiem, dziecko na przykład wchodzi, płacze, a bo zimno mi, co mam zrobić? No i teraz, żeby nie wejść w ratowanie, bo wtedy znowu popsujemy sytuację, nie wejść w gderanie, a nie mówiłam, ile razy ci powtarzałam, nie robimy tego, to mówimy tak. Ojej, moje biedactwo, zmokłaś. To wiesz, co możesz teraz zrobić? Wrzuć szybko te mokre rzeczy do wanny i wejść pod ciepły prysznic. Jakie potrzebujesz mojej pomocy? Czyli trochę podpowiadamy, możemy dać wybór, a może wolisz, żeby zrobić ci ciepłą herbatę? A może ty wyjdziesz pod prysznic, a ja ci zrobię ciepłą herbatę. Możemy trochę pomóc, ale trochę też to dziecko musi wykonać pewną pracę. Wrzuca te rzeczy do wanny, nie wiem, wchodzi samo pod prysznic albo z naszą pomocą. Bardzo ważne jest, żeby to dziecko w pewnym zakresie też podjęło działania i kroki. I na końcu, kiedy już jesteśmy uspokojeni, ojojaliśmy to nasze kochane dziecko, to możemy powiedzieć, no wiesz co, co można zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości? I wtedy jest szansa, pewnie nigdy nie ma stuprocentowej, bo nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa gwarancja w wychowaniu. Jeśli szukacie tego w pozytywnej dyscyplinie, nie, to nie dostaniecie. Ale jest spora szansa, że wtedy na spokojnie jesteśmy w stanie porozmawiać. Tak jak wcześniej mieliśmy spokojną rozmowę, to tu też mamy spokojną rozmowę. I tu mamy do czynienia z konsekwencją naturalną, kiedy właściwie my nie robimy nic, dziecko ponosi samo konsekwencje, jedyne to nie wiem, nasze trochę zaniechanie w tym momencie jest.
I w pewnych sytuacjach możemy to zastosować i czujemy się z tym okej, ale w pewnych sytuacjach nie, tak? Nie dam, nie wiem, dwulatkowi żelazka do zabawy, bo to jest dla niego za duża konsekwencja, jakby się miał poparzyć, ale jeśli moja 10- albo 12-letnia dziecko się poparzy przy... trochę poparzy palec przy prasowaniu, to jest dla mnie okej, tak? Pewnie zrobi to raz i się więcej to nie powtórzy. Więc tak, nic się więcej prawdopodobnie nie zadzieje. Czyli ja jako rodzic muszę się czuć z tym okej i trochę na to przyzwalać. To jest takiego, wiecie, świadomość w wychowywaniu, świadomość w rodzicielstwie. Też to trochę okazuje wiarę w dziecko, że jestem, ja wierzę, że ty poradzisz sobie z konsekwencjami tej sytuacji i je poniesiesz, a jak będzie ci trudno, to ja będę obok i będę cię wspierać. I to jest takie podejście w pozytywnej dyscyplinie. Mamy także tak zwane konsekwencje logiczne i tutaj wobec nich jest największy zarzut. I teraz konsekwencja logiczna to jest taka sytuacja, kiedy nam dwulatek wchodzi na ulicę, my mówimy Jasiek, wracaj tutaj natychmiast na chodnik, bo jedzie samochód, on nie wraca, więc mówimy, słuchaj, jak nie wrócisz, to ja idę po ciebie i cię biorę pod pachę i cię wynoszę. I nieważne, czy będzie krzyczał, piszczał, cokolwiek będzie robić, ty go weźmiesz i po prostu zdejmiesz tej ulicy. I ten moment, tą sytuację my nazywamy w pozytywnej dyscyplinie właśnie konsekwencją logiczną. Że to jest logiczna konsekwencja tej sytuacji, tak? No nie masz innej opcji. To nie jest moment, żeby negocjować. To nie jest moment, żeby, nie wiem, rozmawiać. To po prostu trzeba ratować życie. I są takie sytuacje po prostu związane z twoimi wartościami, że czujesz, że nie masz przestrzeni absolutnie na to, żeby teraz negocjować z dzieckiem, które ci smaruje po ścianie. I tutaj możemy oczywiście długie dyskusje prowadzić na to, czy pozwalać dziecku smarować po ścianie kredkami, czy nie pozwalać. Jedni będą za, inni będą przeciw i tutaj nie dojdziemy do wniosku, bo to jest kwestia wartości. O wartościach ciężko jest dyskutować. Pamiętam, kiedyś na szkoleniu miałam dwie osoby. Jedną osobę, która jest projektantką wnętrz, a drugą mamę, która mówi, że nie, no w ogóle jak dziecko smaruje mi brokułem po kanapie, to luzik, nie? I tamta pierwsza aż ją zmroziło. Ale okej, tak? Każdy z nas ma prawo mieć inny system wartości i to jest okej. I każdy z nas ma gdzieś granicę. Dla jednej osoby tą granicą będzie, że dziecko łapie za nóż, dla drugiej osoby, że łapie za kosmetyczkę ze swoimi drogimi kosmetykami do makijażu i próbuje rzucać nią o podłogę. To po prostu jest absolutna granica i to jest ten moment, kiedy nie masz przestrzeni na to, żeby negocjować i możesz powiedzieć, kochanie, ja teraz podejdę do ciebie powolutku, zachowam spokój, jak tylko potrafię, będę głęboko oddychać i zabiorę ci tą kosmetyczkę. Dam ci coś innego, zaraz coś wymyślimy i tak dalej. No i to po prostu jest logiczna konsekwencja. Możemy ją próbować łagodzić, coś tam innego robić, właśnie nie wiem, empatyzować potem. I mówić, wiesz, to jest, naprawdę widzę, że jest ci źle i przykro, że cię zdjęłam, że ci wyrywałam, że ci zabrałam. I musiałam to zrobić. I to jest logiczna konsekwencja. Czy my ją zalecamy? Jeśli tylko masz wybór, czujesz, że masz wybór wewnętrznie, to lepszym rozwiązaniem jest cokolwiek innego. Ale są takie momenty, kiedy dziecko jest nakręcone, nie wiem, wściekłe, ryczące i zaczyna niszczyć mieszkanie, bo nie wiem, jest głodne, jeszcze my coś zrobiliśmy takiego, że ono wpadło w błędną strategię zemsty i nam niszczy coś i to nie jest moment czasem na dyskusję, tak? To jest moment na to, żeby na spokojnie, w miarę możliwości, bez awanturowania się, bez krzyczenia powiedzieć, okej, teraz ci to zabieram. I to jest logiczna konsekwencja. Logiczna konsekwencja i to jest właściwie jedyny sposób, w jaki możemy rozumieć logiczną konsekwencję. Wszystko inne jesteśmy w stanie rozwiązać przy pomocy koncentracji na rozwiązaniach, poszukiwania rozwiązania razem z dzieckiem. Na przykład, nie wiem, poszukiwania rozwiązania wtedy, kiedy dziecko coś zniszczyło. To dalej możemy, tak? Wysmarowało pół ściany tymi kredkami i my jednak chcemy się tego pozbyć, więc pokazujemy mu po okresie uspokojenia, przeprowadzamy też na przykład 4 kroki do współpracy, tę metodę, którą wam na początku tego odcinka pokazywałam. I wtedy dzieci... No właśnie, bo dlaczego my nie lubimy konsekwencji w ogóle? Tak? I stosujemy je naprawdę w ostatecznej ostateczności. Dlatego, że mamy po pierwsze 52 inne narzędzia i mamy dużo lepsze pomysły na to, co robić, żeby dziecko jednocześnie odbudowywało z nami relacje, czuło się ważne, kompetentne, czyli rozwijało życiowe kompetencje na dzisiaj i na przyszłość.
w logicznej konsekwencji nie wiemy, czy dziecko cokolwiek rozwinie, czy nie. Po prostu zapobiegamy jakiejś katastrofie. Ale czasem nie miała innego wyjścia. Trzeba dziecko z ulicy, trzeba mu zabrać te kosmetyki, albo nie wiem, wyrwać tego brukuła, jak leci z nim do kanapy. Cokolwiek, tak? Albo są takie momenty. Natomiast jeśli tylko możliwa jest koncentracja na rozwiązaniach, poszukiwania rozwiązań razem z dzieckiem po okresie uspokojenia, czyli tak jak w czterech krokach do współpracy, to to właśnie robimy. Dlatego mówimy, strzeż się logicznych konsekwencji. Nie rób tego, nie wykorzystuj to jako taki zastępnik, że to takie jest bardziej pozytywne, więc a na pewno logiczną konsekwencją nie są jakiekolwiek zachowania, które są zupełnie niezwiązane z sytuacją. Tak? Ludzie mówią, że zabiorę ci telefon, bo dostałaś jedynkę, tak? No i to jest takie dosyć, bym powiedziała, luźne połączenie. Albo nie będzie, zabiorę ci zabawki, bo nie sprzątasz. Albo tak, robimy to. I pytanie, czy to uczy życiowych kompetencji w danym momencie, czy nie? Czy naprawdę to czujesz? To są pytania, które warto sobie samemu zadawać, tak? Mieć tą listę życiowych kompetencji, o których mówiłam w odcinku o celach w wychowywaniu dzieci przed oczami i naprawdę się zastanawiać, no tak, czy może jest jakiś lepszy sposób na rozwijanie życiowych kompetencji i jednocześnie radzenie sobie z tym wyzwaniem? A może zajrzę do kart narzędzi wychowawczych? A może coś jeszcze tutaj innego zrobię? Ale najpierw się uspokoję, tak? To zerknij i posłuchaj odcinku o tym, jak działa mózg. Czy to wyjaśnia, daj znać, to czym są logiczne konsekwencje i naturalne konsekwencje w pozytywnej dyscyplinie? Książki pozytywnej dyscypliny powstawały na różnych etapach. I to, co ja teraz mówię, to jest takie najnowsze rozumienie logicznych konsekwencji. No i oczywiście inaczej się je rozumiało w 80-tych latach. I te książki są z czasem poprawiane. Natomiast, tak jak mówię, to, co tutaj usłyszałeś, to jest najnowsza wersja. I tak teraz mówi się o logicznych konsekwencjach na szkoleniach. Czyli raczej koncentruj się na rozwiązaniach. Szukaj rozwiązań po okresie uspokojenia twoim i dziecka. Koniecznie daj znać, jak to wyjaśnia tobie to podejście. Co z tego wyciągasz? Czego ci brakowało? Jakie masz pytania? Albo może pomysły do kolejnych podcastów? I możesz mi też napisać oczywiście recenzję tego podcastu. Więcej informacji jak zwykle znajdziesz na stronach pozytywnej dyscypliny. I też zachęcam do pobierania pierwszych rozdziałów wybranych książek ze strony www.pozytywnadyscyplina.pl łamane na jeden rozdział, jeden pisany cyfrą, a także do przejrzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie znajdziesz omówienie kart narzędzi wychowawczych. Do usłyszenia, Joasia Baranowska.